Odpowiedź pana premiera Pawlaka oraz pana ministra Boniego niestety niczego nowego do sprawy nie wniosła. W dalszym ciągu pozostają te wszystkie wątpliwości, które zgłaszaliśmy podczas prac legislacyjnych. Prawda prozaiczna w tej sprawie jest taka, że najpierw premier podzielił MSWiA na dwa resorty, a teraz na siłę jakby, sztucznie, próbuje szukać kompetencji dla ministra administracji i cyfryzacji. Panie premierze, jak pan sobie wyobraża wydawanie poleceń przez ministra tym służbom, ministra administracji w tym przypadku, któremu nie podlegają? Służby mundurowe podlegają ministrowi spraw wewnętrznych. Przy ich pomocy wykonuje się te zadania, o których mówimy, ale polecenia ma im wydawać inny minister. To jest naprawdę chaos i psucie państwa. To jeszcze raz powtarzam. Naprawdę w sytuacjach zwykłych może to być mniej groźne, ale w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe choćby, wymagające uruchomienia mechanizmu zarządzania kryzysowego, to może być bardzo poważny kłopot. Tak się państwem nie zarządza, panie premierze.